Członkowie organizacji ekologicznych nie są fanami spalarni odpadów. Suwalska Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów, która będzie dopiero budowana, również jest na ich liście, więc ustalenie i wydanie środowiskowych uwarunkowań dla tego przedsięwzięcia stało się dobrą okazją do przysłowiowego rzucenia miastu kłód pod nogi. Najpierw wydany raport zaskarżono do Suwalskiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a gdy to wydało niekorzystny dla ekologów werdykt, został on zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W Mikołajki sąd oddalił skargę ekologów. Zdaniem sędziów kwestię raportu środowiskowego przeprocedowano prawidłowo, a informacje dostępne w dokumencie były wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem sądu w toku postępowania administracyjnego uzyskano wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, a przyszła inwestycja okazuje się zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inne zarzuty podniesione w skardze skierowanej do sądu również nie podważyły legalności zaskarżonej decyzji. Jednym z nich była niezgodność instalacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, inny to niezgodność z obowiązkiem posiadacza odpadów do postępowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Tutaj również sąd uznał, że nie ma podstaw do uwzględnienia skargi. Jak informuje rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, orzeczenie jest nieprawomocne.